Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym webinarze, kolejnym webinarze bloga Polaku Lecz Się Sam. Cieszę się, że jak zawsze frekwencja dopisuje, jest Was tak wielu. Dzisiaj mamy bardzo, bardzo ważny temat, bo będziemy mówić o tym, czy wybaczanie to równa się może się równać wyzdrowienie. Jest to oczywiście bardzo duże uogólnienie to, co w tym momencie mówię, ale zacznę może od tego, że ci z Was, którzy mnie trochę znają, którzy także czytają mojego bloga, to widzą, że ostatnio sporo czasu poświęcam tematyce związanej z tym, jak nasza psychika wpływa na nasze zdrowie. Co siedzi w naszej głowie, jak to przekłada się tak de facto na procesy zdrowienia, albo odwrotnie, na procesy chorobotwórcze. Słuchajcie, rzecz jest naprawdę fascynująca, mnie przynajmniej wciągnęło to na tyle mocno, że także mocno zaangażowałem się w niektóre sprawy związane z właśnie tematyką totalnej biologii, stąd też między innymi mieliście okazję ostatnio zapisać się na taki fajny też cykl maili o totalnej biologii, gdzie staram się krok po kroku wyjaśnić tym z Was, którzy do tej pory jeszcze nie słyszeli o totalnej biologii, czym ona właściwie jest, jak traktuje ona nasze zdrowie, co ważnego w tym wszystkim jest i jak powinniśmy tak de facto podchodzić do tego, co potocznie rozumiemy jako choroba i zdrowie. To są, słuchajcie, fascynujące rzeczy. Myślę, że wiele z tych mechanizmów, które rządzą właśnie na linii nasz mózg, nasze ciało, jest jeszcze mało poznanych. Totalna biologia bardzo wiele wyjaśnia. Ja, tak jak już wspomniałem, jestem tym naprawdę mocno zafascynowany i stąd też dzisiejszy webinar i cieszę się, że jest Was sporo i będziemy za chwileczkę mogli sobie porozmawiać. No bo przecież ja dzisiaj oczywiście, jak zawsze, nie będę tym, który najwięcej gada, a jak coś, to piszcie, że mam się już troszeczkę uciszyć, bo będę oddawał głos oczywiście mojemu gościowi, którym jest Romuald Kosznik, wiodący polski ekspert, zarówno jeśli chodzi o totalną biologię, radiestezję, a także radykalne wybaczanie, czyli coś, co się łączy bardzo mocno z naszym dzisiejszym tematem i właśnie o tym radykalnym wybaczaniu będziemy rozmawiać. Ale zanim przejdziemy jeszcze do tego radykalnego wybaczania, chciałbym Was poinformować o bardzo istotnej rzeczy, mianowicie, że już 12 października, czyli za niecałe półtora miesiąca, rozpocznie się trzecia edycja internetowej konferencji Rewolucja Zdrowia. Ci z Was, którzy mieli okazję uczestniczyć w dwóch pierwszych edycjach, to pewnie już wiedzą, o co chodzi, natomiast dla tych, którzy nie wiedzą, to trzy słowa wyjaśnienia, a więc jest to 4 dni, podczas których rozmawiamy z bardzo ciekawymi osobistościami, ludźmi medycyny naturalnej na przeróżne tematy związane z tematyką zdrowia, tego, jak, dlaczego chorujemy, jak z tych chorób wychodzić, jakie suplementy stosować, jak się zachowywać przy poszczególnych jednostkach chorobowych. To wszystko moi goście przez 4 dni fantastycznie klarują. Do tej pory w Rewolucji Zdrowia wzięło udział już 20 tysięcy osób przez te dwie edycje, co jest wynikiem, uważam, naprawdę fantastycznym, ale też pokazuje to, jak naprawdę każdy z nas poszukuje tej własnej drogi do zdrowia i myślę, że tego rodzaju inicjatywy są bardzo potrzebne, dlatego słuchajcie, dzisiaj po dzisiejszym naszym spotkaniu wchodźcie na stronę rewolucjazdrowia.pl, by zarejestrować się na tą październikową edycję. Rejestracja i udział na żywo jest zupełnie bezpłatny. Wszystko, co musicie zrobić, to wejść na stronę rewolucjazdrowia.pl, zostawić tam swoje imię oraz adres e-mail i to wszystko. I czekacie już później na linki przypominające, kiedy zaczniemy. Także już niedługo pojawią się tam oczywiście wszyscy prelegenci, ich nazwiska, o czym konkretnie tym razem będziemy przez te 4 dni rozmawiać. Na pewno jednym z naszych gości, przynajmniej mam taką nadzieję, będzie Romuald Kosznik. Witam Cię serdecznie, Romualdzie. Czy możemy liczyć na Twój udział także podczas Rewolucji Zdrowia w październiku? Oczywiście, dzień dobry Państwu. Oczywiście, zawsze na takich imprezach bez mnie to ciężko byłoby, by one się odbyły, bo na pewno coś ciekawego zawsze Państwu. To fantastycznie.
Na poprzednich edycjach oprócz Romualda brali udział między innymi Jerzy Zięba i dr Jerzy Jaśkowski i Łukasz Lubicki, a więc tych nazwisk bardzo, bardzo znanych pojawiało się bardzo wiele i jeszcze co ciekawe, na koniec każdego z takich webinarów była okazja, żeby zadać pytania. Oczywiście na wszystkie pytania nie zawsze udaje się odpowiedzieć, ale przynajmniej jest jakaś możliwość tej interakcji. Podobnie będzie dzisiaj, słuchajcie, na koniec dzisiejszego webinaru także zrobimy sobie jakąś krótką sesję pytań i odpowiedzi. Dlatego już ja nie przedłużam dłużej swojego wstępu i będę powoli oddawał głos Romualdowi Kosznikowi. I może właśnie tak tytułem wstępu. Romuald, po co nam jest w ogóle wybaczanie? To jest tak, wiesz, ogólnie ładnie napisane, wybaczyć, wyzdrowieć, ale no, wydaje mi się, że to jest chyba zbyt duże uproszczenie, a może jednak wcale nie i właśnie dokładnie tak jest. Opowiedz nam troszeczkę o tym. No to jeszcze raz witam Państwa serdecznie. Moi drodzy, zawsze dylematem było w naszym życiu, jak pozbyć się tak zwanego, no już prawie okrzyczanego hasła, pozbyć się archetypu ofiary, tak? Każdego nas w życiu zawsze coś tam dopada. Mniejsze, większe krzywdy. O większych krzywdach to już mówiliśmy na totalnej biologii, że powodują u nas schorzenia, tak? Fizyczne, zmiany w ciele, ale po rozwiązaniu tych naszych problemów, konfliktów, no się okazuje, że dalej jesteśmy w archetypie ofiary. To znaczy w tym pierwszym naszym myśleniu, tak? No bo tak naprawdę nie znajdziemy prawdopodobnie nie znajdziemy osoby, która by nie doznała mniejszej czy większej krzywdy, tak? Czyli te drobne nawet przykrości, które nas dotykają bardzo często, no trudno je zliczyć, tak? I co robimy? No najczęściej obwiniamy sprawców, tak? Oczywiście przy okazji mówimy, że co? Brak nam szczęścia, że mnie się nie powodzi, że no jestem nieudacznikiem. Czyli co? Dalej jestem ofiarą i buduję sobie takie spojrzenie na samego siebie, tak? I w tym momencie nam jest potrzebna jakaś metoda, czy to psychologiczna, czy jakakolwiek inna, która wyciągnie nas z tego archetypu, tak? Czyli z tego niskiego poziomu myślenia o sobie. My to nazywamy niskim poczuciem własnej wartości, który powoduje prędzej czy później i tak nawrót choroby, o których mówiliśmy trochę wcześniej, łącznie z tymi najgorszymi, o których mówimy na totalnej biologii, tak? Czyli co zrobić, aby się pozbyć tego? A najlepiej to co? Uwolnić te wzorce, zastąpić je radykalnie innymi, które podniosą nasze spojrzenie na świat, też potocznie mówimy, podnoszą naszą duchowość, czyli nic innego jak wyzbyć się ofiary świadomości bycia ofiarą i opuścić ten świat złudzeń, bo tak naprawdę bycie świadomości ofiary to są złudzenia nasze. Nasze ego to jest taki artysta, który zrobi wszystko, aby nie było mi dobrze, tak? Bo nasze ego nie lubi miłości i zrobi wszystko, żeby zostać w tych niskich energiach, bo to jest pożywienie dla naszej świadomości. Z jednej strony nasza świadomość chciałaby, żebyśmy się rozwijali, ale jest tak pazerna na wszystkie dobrocie i miłości świata, że zrobi wszystko, żeby nas jak najniżej trzymać w tych najniższych energiach, tak? Czyli mówiąc inaczej, żeby to zrobić, to jest potrzebne wybaczenie. A wybaczenie, te nasze metody odmienne od takiego życia, zmieniające perspektywę, czyli my musimy zapomnieć o przeszłości, a zacząć dniem dzisiejszym i jutrzejszym. No właśnie, wejdę ci w słowo, bo wspomniałeś o tym, że spotykają nas różnego rodzaju przykrości, że no nie ma człowieka, który by takich przykrości nie doznał, to oczywiście stuprocentowa zgoda. Natomiast kwestią zasadniczą jest teraz, jak my te przykrości z siebie wyrzucamy. Jeżeli je tłamsimy, jeżeli je trzymamy w siebie, no to one przekształcają się właśnie w choroby. I o tym właśnie mówi cały czas totalna biologia. Że umysł zaczyna, mózg nasz uruchamia specjalne programy, które mają nas ochronić przed tym, żeby z naszym ciałem, z naszą rzeczywistością stało się coś gorszego. Paradoksalnie na początku tych naszych procesów wychodzących
przyjmujemy taką perspektywę, że nie usprawiedliwiamy naszego kata, tylko wręcz odwrotnie, dajemy sobie pełne prawo do oskarżenia, bo w tym momencie, jeżeli nasza podświadomość przez nasze ego usłyszy, że jednak wiemy, o co chodzi, to w tym momencie, co się dzieje, następuje uwolnienie tego, co w nas się działo. Dlatego mamy tak fajne metody, o których na naszych warsztatach opowiadamy, robimy, praktykujemy, ćwiczymy, które pozwalają najpierw zapoznać się, jakie zachowania spowodowały, że ja mam ten archetyp ofiary. Czy to są zdarzenia z dzieciństwa, czy z lat młodzieńczych, czy nawet z ostatnich lat mojego życia. Co wbrew pozorom też pokazuje, że przeogromne znaczenie ma okres i prenatalny, no i już nie wspomnę o tym, co mówimy szerzej i ściślej, bardziej szeroko, szerzej na totalnej biologii, po prostu historia naszej rodziny, tak? Czyli historia rodu mamy i historia rodu taty. I to wszystko powoduje, że w nas w większym czy mniejszym stopniu kwitnie ten archetyp ofiary. I tylko poprzez podzielenie na dwa etapy wyjścia z tego całego problemu powoduje, że będziemy zdrowi. Czyli pierwsze, co w różnych szkołach odrzucają to, a my wracamy jednak, zresztą Colin Tipping to bardzo ładnie opisuje w swojej książce Radykalne Wybaczanie, że najpierw ja muszę wrócić do tego pierwotnego zranienia, pokazać je sobie w swojej świadomości, przekazać, jak mnie to wtedy bolało, to na warsztatach szczegółowo pokazuję te metody. Drugie, jeszcze raz to przeżyć, te zachowania i emocje, i dopiero przyjęcie nowej perspektywy duchowej powoduje, że otwieramy się na możliwość, że spotkało nas coś, co już minęło i jest w tym ukryty dar, czyli szansa na uzdrowienie. My to zawsze powtarzamy jedną bardzo ważną rzecz. Niektórzy mówią, że czy napisał 3 listy, czy zastosował inną metodę, 1 dzień, 2, 3 dni ktoś popracował, mówi, nie działa, bo dalej boli. Dlatego my zawsze mówimy, daję sobie szansę, czy daję sobie możliwość na uzdrowienie. Bo czasami praktyka życia pokazuje, niektórzy potrzebują kilku dni, a niektóre osoby potrzebują kilku miesięcy, żeby wybaczyć. A wybaczenie polega na tym, że mnie to już nie boli. A przy sytuacjach bardzo konfliktowych, nawet utracie bliskich osób, o nie daj Bóg, najgorsze jak jest strata dziecka, to jak takiej matce, która straciła dziecko, powiedzieć wybacz i żyj spokojnie. No nie jest to takie proste, ale kiedyś ten okres żałoby musi zostać zakończony. My na totalnej biologii bardzo często mówimy przy metodach terapeutycznych o zakończeniu żałoby. Jest to przeogromnie ważna sprawa. Nawet po stracie długopisu, nawet po stracie sukienki, nawet buty mi się rozwaliły, to też jest mniejsza czy większa forma żałoby. Coś utraciliśmy, czegoś żeśmy się pozbyli, czegoś nie ma i trzeba nauczyć się pogodzić z tymi sytuacjami i zacząć żyć dalej, tak? Wprowadzać zasady oczywiste dla mojej świadomości, która żyje w zgodzie z naszą podświadomością. I to jest co najgorsze w tych wszystkich naszych medytacjach, afirmacjach, cokolwiek robimy, to jest najważniejsza rzecz, żeby znaleźć porozumienie ega z podświadomością. Oj, to prawda, czyli to synchronizowanie właśnie tego ego z podświadomością jest rzeczą naprawdę bardzo trudną, bo ego, tak jak już wspomniałeś na początku, cały czas podsuwa nam szereg różnego rodzaju głupich myśli, głupich sytuacji, wspomnień, które po prostu gdzieś tam znowuż zaszywają się w naszej podświadomości, a ta z kolei kieruje tak naszym losem, jak sobie właśnie pomyślimy. To jest niesamowite. No dobrze, ale wróćmy do tego procesu wybaczenia. Romuald, wybaczanie, wybaczanie. Ale słuchaj, ja uważam, przynajmniej powiem to także ze swojego punktu widzenia, to nie jest łatwy proces. To jest proces może rzeczywiście dla niektórych, którzy są w stanie to zrobić w 2-3 dni, ale wydaje mi się, że dla większości osób, nawet tych, z którymi rozmawiałem już podczas ostatnich warsztatów radykalnego wybaczenia, które realizowaliśmy w Warszawie, oni przychodzą trzeci raz. No to chyba to jednak nie jest takie bardzo proste, nie? Na czym to konkretnie polega to wybaczenie? Konkretnie radykalne wybaczanie, w ogóle wybaczanie, polega na jednej podstawowej rzeczy. Na uwierzeniu w to, że ja mogę wybaczyć. To jest, jak ktoś mówi, wiara czyni cuda, oczywiście, slogan
często używany. Ale tu nie o to chodzi. Ja mam nauczyć się uwolnić emocje, które we mnie siedzą. Nasz mózg opanował jeden wspaniały mechanizm, który rzeczywiście dla niego jest cudowny. To jest tak zwany syndrom wyparcia. On wszystko wyprze z prostego powodu, po to, żeby mnie się jakoś żyło trochę lepiej, jak z tymi problemami. Powypiera, pochowa mi do tego plecaczka z tyłu za główkę i trzyma. Ale co pewien czas będzie nam przypominał, że mam temat niezałatwiony. Wszystkie sprawy niezałatwione muszą ujrzeć kiedy światło dzienne. Bo jeżeli nie, co mówimy na totalny, to przejdzie to na naszych potomków. Historia w klanie nie ginie. Dlatego uważanie, że zapomniałam, nic nie powiem, zatuszuję, to nic z tego nie będzie. Wręcz odwrotnie. Jeżeli samemu tego nie załatwimy, to nasze dzieci potem to odpokutują. Wracając do pytania, czemu ciężko? No bo ciężko jest przyznać się samemu przed sobą, jak ja cierpiałam czy cierpiałam. To jest też bardzo ważne. My uważamy, że wszystkich naszych katów będziemy zawsze tłumaczyć, bo z jakiegoś powodu mamusia mnie biła, bo z jakiegoś powodu tatuś się źle zachowywał, czy bił, czy inne rzeczy jeszcze kombinował. Bo z jakiegoś powodu kierownik musiał na mnie wymusić, bo ja chyba trochę byłam leniwa, to musiał na mnie pokrzyczeć. Nie ma nic musiał. Pewne rzeczy my, moi drodzy, zawsze się okazuje, że ten biedny kat, jak my go nazywamy biedny kat, w cudzysłowie oczywiście biedny, to on nam bardzo dużo pokazuje. On pokazuje to, co my mamy w sobie schowane, wyparte do naszej podświadomości. I po to dwie dusze się umawiają, moja i dusza tego kata, żeby co? Pokazać mi, co ja w sobie mam niezałatwionego, czego nie akceptuję, czego nie wybaczyłam kiedyś wcześniej innemu sprawcy. Bo ci sprawcy nam rosną z wiekiem. Jak mam małe dziecko, jestem małym dzieckiem w przedszkolu, to Kaziu bije mnie łopatką po głowie, tak? Bo mu zabrałam wiaderko albo coś innego. Potem jestem w szkole podstawowej, no to bo mi ukradł długopis, albo mi tam nogę podłożył. Dzieci się różnie między sobą zaczepiają. A już w dorosłym życiu są bardziej, w sensie psychicznym, traumatyczne przeżycia. Ale to, gdyby tak złożyć w jedną linijkę, to po prostu narasta. Jeżeli ja na pewnym momencie nie przetnę tego, nie uświadomię sobie, że coś jest nie tak, spotkała mnie krzywda, ale co? Akceptuję tą krzywdę, przyjmuję to, że rzeczywiście miało to zdarzenie. Po raz ostatni powiem osobie, która mnie skrzywdziła, jak mnie to bolało, jak mnie skrzywdziłaś, czyli co? Wysyłam zwrotną energię. Jednocześnie ja siebie oczyszczam. Co się z tą energią stanie, jak wróci do kata? To już nas nie interesuje, bo najczęściej my zaraz zaczynamy tłumaczyć kata. A nie daj Bóg, że tym katem jest ktoś bliski, to zaraz go wytłumaczymy z wszystkiego. Czyli uwolnienie siebie powoduje, że robię miejsce na tak zwany głos miłości. Bo tu jest taka rzecz, że nasza podświadomość zawsze chce mówić głosem miłości, tylko trzeba jej to pokazać. Trzeba jej uwierzyć, że ona mówi głosem miłości. Bo ego mówi głosem lęku. Nasze ego kocha strach, kocha lęk. Dlatego, że dla niego jest to pasem transmisyjnym do poruszania się, do zachowania się w tej dżungli, jaką my nazywamy, jaką robi się ten świat coraz bardziej. Mimo że jesteśmy coraz bardziej niby inteligentni, coraz bardziej patrzymy niby mądrzej na ten świat, a robimy coraz gorzej. I teraz, żeby w tym wszystkim się zachować i mało tego, zachować naszą duchowość, nasze podejście do świata z miłością, ale do świata tego żywego, to nie znaczy, że świat martwy nie ma duszy. Kamienie też mają swoją małą duszę, swoją energię, wszystko zresztą ma swoją energię, to wie. Tak? Czyli albo słuchamy głosu miłości, albo słuchamy głosu ego. Jak będziemy słuchać głosu ego, będziemy cały czas nakręceni i mało tego, dusze inne będą nam przypominały o tym, gdzie co mamy zrobić. Musimy wyprzeć ten ból, który żeśmy schowali. Paradoksalnie musimy przeżyć to jeszcze raz. Czyli nawet taka piosenka była, przeżyj to sam, tak? I nie musisz to przeżywać aż w taki sposób, tylko my mamy, dlatego nazywamy to opowiedz swoją historię. Na spotkaniach indywidualnych, czy nawet na grupowych sesjach,
wszędzie, opowiedz swoją historię. I ta osoba ma opowiedzieć, ale swoimi słowami. Niektórzy lubią pisać, jest takie fajne narzędzie Trzy Listy, gdzie tam piszą elaboraty, tak? Mistrzyni świata u mnie była kilka lat dobrych temu w Trójmieście, pani 40-paroletnia pisała 20-lecie nieudanego związku małżeńskiego, gdzie nie potrafili się rozstać, bo była bardzo duża masa pieniędzy, nie wiedzieli jak to podzielić i dla pieniędzy męczyli się 20 lat. No to napisała cały brulion 80-kartkowy, kratkę. Przez półtorej dnia non-stop pisała, mówi parę razy nosem drzemnęła się na tym stole i dalej pisała, dwa kartony chusteczek wypłakane, ale napisała to, wypowiedziała to. Na drugi dzień nawet mówi, nie miałam co poprawiać, bo mi wszystko poszło. Efekt był taki, że za dwa dni przyjeżdża z pracy, bo była księgową, patrzy, dzieci nie ma, samochód męża stoi, jakoś cicho, szaro, przedtem telewizor ryczał, mecze leciały, a w kuchni dwa nakrycia, różyczka na środku, skruszony mąż w białej koszuli pod krawatem i mówi, kochani, wiesz co, chyba przemyślałem, durny byłem, no może spróbujemy jeszcze raz. I kat się zmienił o 180 stopni, a ona mu nic nie mówiła o tym, że mu wybaczy. Czyli taka następuje zmiana energii po dwóch stronach. Energia zawsze potrzebuje jak kij, dwa końce. No właśnie, Robert, pozwól, że ci tylko przerwę na jedno zdanie, bo słuchaj, tutaj chcę się zapytać ciebie o taką rzecz. Przykładowo, osoba, która słyszy to pierwszy raz, prawda? Wiadomo na przykład choćby teraz, co się dzieje z nowotworami w społeczeństwie, to jest po prostu istna plaga, istny wysyp. Więc osoba, która ma nowotwór, obojętnie jaki jest to nowotwór, słyszy to pierwszy, może ewentualnie drugi raz, ona nie rozumie tego jeszcze, jak to de facto wybaczenie może przełożyć się na rozpoczęcie procesu zdrowienia. Czy to jest właśnie ta energia, która się wtedy po prostu wyzwala, powoduje rozpoczęcie tych procesów zdrowienia? Czy to są jeszcze jakieś inne mechanizmy, o których tutaj żeśmy nie wspomnieli, które powodują, że jeżeli naprawdę głęboko i solidnie wybaczymy, to wtedy po prostu rozpocznie się ten proces poprawy zdrowia? W pierwszym prawie natury i w drugim zresztą tych wszystkich prawach natury doktora, opisanych przez doktora Hammera jest, jak powstaje choroba nowotworowa. Tak, że musi być konflikt, że musi być sytuacja konfliktowa, wchodzimy w fazę aktywną, faza zdrowienia. Nawet jeżeli nie jesteśmy w stanie uświadomić osobie, która no nie od razu chce się nauczyć praw natury, tak? Nie chce przyjść, bo nie ma czasu, możliwości na kurs totalnej biologii, żeby poznać te mechanizmy bardzo detalicznie. To nawet można je wytłumaczyć w ten sposób. Wybaczając, rozwiążesz konflikt, czyli pozwolisz mózgowi naprawić twoje ciało. Bo poprzez wybaczenie sprawcy, bo wiemy już na tyle, mamy wszyscy świadomość, że jakakolwiek dysfunkcja w ciele, od kataru zaczynając, kończąc na nowotworach, jest to sytuacja po przeżytym naszym stresie, jakimkolwiek, tak? W stresie żyjemy 24 godziny, więcej czy mniej, nawet śpiąc, tak? Czyli wybaczając konkretną sytuację, a jesteśmy w stanie, robimy takie ćwiczenia dwa na naszych warsztatach, gdzie pokazujemy, kto jest sprawcą jakiej choroby w naszym ciele. Bardzo fajnie takie ćwiczonka, aż niektórzy oczki otwierają, co niektórym ludzie się też otwierają, że zdziwieni są, że tak, no tak, rzeczywiście, tam nie bolało, jak ta osoba mnie zdenerwowała. Czyli pokazujemy, czyli niekoniecznie musi ktoś mieć pełną wiedzę. Dobre przygotowanie, czyli zapoznanie się z sensem wybaczania, z narzędziami, które my proponujemy, a dajemy aż 13 narzędzi radykalnego wybaczania, każdy jest w stanie poradzić sobie z każdą chorobą. Szczególnie z nowotworami zajmuję się już ponad 10 lat, w zasadzie już tylko nowotworami, życie praktyczne pokazuje, że dobre wybaczenie uwalnia energię stresu z ciała i ciało zdrowieje. Niektóre osoby nawet rezygnują z ziołoterapii, z wielu innych rzeczy, zaczynają się tylko dobrze odżywiać, bo odzyskuje apetyt, bo organizm chce wracać do życia, bo już pozbył się podstawowej negatywnej rzeczy, jaką jest krzywda. Bo my nigdy nie potrafimy, ego nas będzie utrzymywać w krzywdzie, bo ono się dobrze z tym czuje.
No dokładnie, więc sami widzicie, że jest na to logiczne wytłumaczenie, jak od momentu, w którym naprawdę realnie uwalniamy się od właśnie syndromu bycia ofiarą, od totalnego wybaczenia, radykalnego wybaczenia naszemu katowi, jak w dalszym ciągu przechodzą te procesy. Czyli tak naprawdę zobaczcie, dochodzimy w tym momencie, mamy dopiero połowę naszej tutaj rozmowy, ale już dochodzimy do takiego wniosku, że rzeczywiście warunkiem wyzdrowienia jest wyzbycie się tego, co podpowiada nam ego, wyzbycie się traumy, wyzbycie się bycia ofiarą i przede wszystkim autentyczne przebaczenie. No dobrze, ale teraz ja bym chciał bardzo, żebyśmy się skupili może na tym, jak de facto w etapach jakichś, tak, czy jeżeli ogólnie oczywiście mógłbyś opowiedzieć, w jakich etapach może przebiegać takie wybaczenie? No bo na pewno wielu z Was już słyszało, nawet już wspomniałeś dzisiaj o tym, o pisaniu listów do ofiary. Oczywiście pamiętajcie, tych listów nie wysyłamy, tylko trzymamy je dla siebie, ale pisanie listów, czy właśnie to jest takie jakieś jedno podstawowe narzędzie, czy oprócz tego możesz wspomnieć jeszcze o innych narzędziach, które wspomagają ten proces wybaczania? No mamy takie najprostsze, najwspanialsze narzędzie, które zawiera wszystkie etapy radykalnego wybaczania, dosłownie, jak to mówi się, w pigułeczce. Tak? To jest tak zwane narzędzie cztery kroki, my je nazywamy. Tak? Czyli pierwszy krok, zobacz, co stworzyłeś, zobacz, co zrobiłeś. Tak? Czyli opowiadam swoją historię. Tak? Czy ja mogę opowiadać sobie do lustra, czy ja mogę to pisać na papierze, czy ja to mogę koledze, koleżance, przyjaciółce, osobie zaufanej, czyli opowiadam. Czyli jak mówiąc inaczej, wyrzucam to z siebie, pozbywam się tej negatywnej energii, tak? Czyli pierwsze, zobacz, co zrobiłem. Drugie, czyli to, wiem, co się stało i to, i zmieniam swoje nastawienie na to wszystko. Czyli zaczynam, stwierdzam, że co i kocham się za to. Czyli wiem, co zrobiłem, wiem, co przeżyłem, kto mnie skrzywdził, czy nawet ja kogoś skrzywdziłem, a mam poczucie winy, ale co? Za to, co się stało, ja kocham siebie. A jeżeli ja siebie kocham, no to co? To już podnoszę energię miłości w sobie, tą wibrację. Czyli już ego spycham do piwnicy. Panie ego, dziękuję Ci za współpracę, bo ja wchodzę w energię głosu miłości, tak? I co? A jeszcze jako trzeci krok, widzę w tym doskonałość, tak? Osoby wierzące zawsze mówią, widzę w tym rękę Boga. Bo możemy zwalić to na Boga, albo na coś doskonałego. Z jakiegoś powodu jest to doskonałe. Obojętnie jaką kto ma świadomość, co wierzy, co ufa, nieważne. Czyli jest to doskonałe z jakiegoś powodu. Czyli wiem, co się stało, kocham się za to, do góry namieszali, czyli co? Nie moja wina, siła spokoju, z miłością patrzy na wszystko. Czyli na tym polega ta rzecz. Powiedzieć, co się stało. Bo my nigdy nie chcemy się przyznać do tego, co się stało. To jest nasz największy mankament. Osoby, które chorują na cokolwiek, mniejsze, większe dysfunkcje, jak ich się zapyta, no i co w tym życiu możesz mądrego powiedzieć? Ile rzeczy dobrych, ile złych. Do złych się żadnej nie chce przyznać. Nic nie widzi, nie uznaje. A jeżeli nawet się przyzna, to nie moja wina, to ktoś. Albo mnie tam jako małego gnębili, albo mnie to kierownik się uwziął na mnie, albo nauczycielka z polskiego się ujęła, dlatego mi palanta postawiła, albo ktoś, albo coś, tak? Czyli co? Nie potrafię uznać, że stała mi się krzywda, że coś się stało. Pic polega na tym, że wybaczanie powoduje, że staję na tej samej pozycji energetycznej, co każdy. Wychodzę z piwnicy, idę do salonu rozmawiać z katem, nie kat ze strychu czy z salonu przez tubę i krzyczy do piwnicy, zrób to, zrób tamto. Wychodzę, staję twarzą w twarz i jestem w stanie rozmawiać, powiedzieć, jak mnie skrzywdziłeś, co złego mi zrobiłeś, że przez twoje zachowanie czułam się tak, to było złe, to było tak. Jeżeli ja się na to zdobędę, to dopiero wtedy mogę myśleć o wybaczeniu i żeby ono się zrealizowało. Bo najważniejszą rzeczą jest przyznanie się. To jest najgorsze. Samo wysłanie energii miłości. Mamy takie schematy, dajemy to na warsztatach, to jest warunkowa miłość. Wtedy
Stevenson, parę innych przykładów też. Kolegi Krakowiaka też fajna książka, polecam, Dzieci w regresji. Wspaniała książka, szczególnie gdzie mamy, jako małe dzieci przeżyliśmy duże traumatyczne zdarzenia. Wspaniała książka, wspaniały autor i wspaniała książka. Także tutaj musimy stanąć twarz i jeżeli ja się na to zdobędę, wybaczenie jest bardzo proste. Nawet wystarczy powiedzieć, kocham cię z miłością i koniec. I to działa. Tylko najgorsze jest przejście tego etapu, że stanę twarzą w twarz z katem, my go tak potocznie nazywamy tę osobę, i opowiem, jak mnie to bola. A najgorzej, kiedy naszym katem są kto? Rodzice. No to w tym momencie, no jak ja mogę powiedzieć ukochanej mamusi, że mnie skrzywdziła? Mimo, że mnie lała pół życia. No tak, tylko w tym wszystkim, słuchajcie, bo ja tutaj sobie też jednym okiem zerkam na to, co piszecie na naszym forum, to warto sobie uświadomić jedną rzecz. To nie jest tak, że powiemy, no dobra, wybaczam ci. No dobra, to już ja już nie będę pamiętać tych krzywd wszystkich i tak dalej. No wybaczyłam w 95%. Tak to nie działa. Ja też wiem to po sobie. To nie jest tak, że wybaczycie w 95%, że powiecie sobie, że to wybaczyliście i po prostu to już jest sprawa załatwiona. Nic z tych rzeczy. Jeżeli to nie przejdzie właśnie na poziom, no, nazwę to bardzo ogólnie, serca, czucia tego absolutnie całym sobą, to nie liczmy na to, że to jest wybaczenie. I to jest niemożliwe, żeby wybaczenie się stało, bo ten hamulcowy z tyłu będzie nam siedział, a hamulcowym jest nasze ego. I ono nie pozwoli na to, jak tylko będzie miało odrobinę niezrozumienia, tej mojej niewiary, co powiedziałeś, 99%, to ten 1% jeszcze nam zablokuje. Zobaczcie, jak to się dzieje, kiedy w sytuacjach zjeżdżamy się na jakieś święta, jakieś sytuacje uroczyste w rodzinach się dzieją i coś tam w statusie z mamusią było nie tak, tak? Bo mama mi nie pozwoliła na studia, później bo tata kazał mi iść na ślusarza, a ja chciałam być weterynarzem, albo coś. I mam żal. I ten żal siedzi we mnie. I niby kochany tatuś, bo co nas nauczono? Pamiętajcie, dziecko nie ma nikogo innego jak ojca i matki. Czasami jeszcze rodzeństwo. Czasami, ale też nie zawsze. Możemy popatrzeć, jak mamy brata czy siostrę, albo więcej tego, jaka tam między nami ta miłość wygląda. Czasami różnie. Ale najważniejsze osoby jest mama, potem tata. Jeżeli nawet jako małe dziecko, czy mama mnie skarciła słusznie czy niesłusznie, to i tak za parę minut idę do mamy, kochana mamuniu, przytulam się i tak dalej, mimo że tyłek mam psiny czy zielony, tak jak to się mówi potocznie. Ojciec bił słusznie czy nie, przyszedł pijany do domu, uderzył słusznie czy niesłusznie, kochany tatuś. Bo co? Bo nie mam nikogo innego do kochania, tylko tych rodziców. I my rodzica wytłumaczymy z każdej rzeczy. Obojętnie, co by to nie było. Każdej rzeczy rodzica wytłumaczymy i zaraz za tym powiem, i kocham cię, mamusiu. A tu jest odwrotnie. Potem jako dorosły nie mogę znaleźć linii porozumienia, czy to z tatą, czy to z mamą, a czasami z obojgiem rodziców. I potem szukamy, mówię, tak, dziecko wredne, tak? Dziecko jest nieudane, bo nie utrzymuje z nami kontaktu, tak? Czyli jako rodzic, spójrz na siebie, co temu dziecku zrobiłaś, czy zrobiłeś, że to dziecko ucieka od ciebie. Nie ma, dziś już nie ma czegoś takiego jak ileś tam 10 czy 100 lat temu, było, że były domy wielopokoleniowe, wielorodzinne. Tak, że się, jak to mówi, siedziało na kupie, parter rodzice, pierwsze piętro najstarszy, drugie piętro drugi w kolejności, trzeci i tak dalej. Tak, mam przyjaciół w Gdyni, którzy z mojego miasteczka przenieśli się do Gdyni i mają taki wybudowany pięciopiętrowy budynek rodzinny, tak? Ojciec z matką na dole, a reszta do góry poukładana, tak? Ale wspaniale żyją i oni są w jednej enklawie miłości. Wspaniali ludzie, bardzo wierzący, kochający, otwarci, wykształceni. Wszystkie dzieci poszły w świat, jak to się mówi, część została, ale tego już nie ma. I kto nas ma uczyć tej miłości, tej więzi rodzinnej, tak? Najczęściej się uczymy co? Wykorzystywania, tak? No to już tam niektórym
weszło w krew i potem się okazuje, że co? Że jeżeli ja tylko raz wykorzystam brata, siostry, matkę, ojca, albo mnie ktoś wykorzysta z bliskich, no to co? Kończy się ta przyjaźń, kończy się ta miłość, bo jako osoba dorosła na więcej sobie nie pozwolę. I jeżeli nie wybaczę, to za chwilę mnie kto inny oszuka, nawet na 2 złote. To ekspedientka w kasie, w sklepie mi 50 groszy ukradnie. Zawsze ktoś będzie mnie oszukiwał, ale cały sens jest, bo jako dziecko czy jako nastolatka mnie oszukano, a ja tego nie wybaczę. I dusza to pamięta. I nawraca nam cały czas te zdarzenia, dopóki nie wybaczę ten konflikt archaiczny, czyli ten pierwszy, to teraz problem też go znaleźć, ale to też na warsztatach mówimy, jak to się robi. Czyli co? Wybaczę, automatycznie wszystkim wybaczam tej całej dziedzinie. No to Romuald, jeszcze jedno pytanie, bo tu wspomniałeś, powiedziałeś bardzo ciekawe jedno zdanie, że to wybaczenie jesteśmy w stanie też poczuć, kiedy staniemy oko w oko z tym naszym katem i nie będą w nas już, nie będzie w nas to wywoływać żadnych negatywnych emocji. Ale słuchaj, no jest nieraz taka sytuacja, że ten kat, no nie ma go już na tym świecie, prawda? A zadry stare tkwią. Jak w takiej sytuacji powinniśmy się zachować? To, że ktoś nam zszedł z tego świata, to wcale nie znaczy, że ja mam rozwiązany problem. Czasami w pewnych sytuacjach nasza podświadomość uzna, jeżeli będę na pogrzebie tej osoby i jak ktoś mówi, z miłością pochowam to, odprowadzę ją na tej ostatniej drodze i tam zrobię ten mini, taki mini rachunek sumienia, takie mini małe rozliczenie, ale z dużą energią miłości na koniec, kiedy ta osoba, jej ciało znika tam w tych czeluściach. Wtedy idzie załatwić, ale najczęściej musimy to przerobić tak, jakby ta osoba była. I nie ma wyjścia. Też czasami przy bardzo drastycznych sytuacjach, gdzie naprawdę wielka krzywda była mi wyrządzona, już nawet okazało się, że to poskutkowało, osoba szła po prostu wieczorem na cmentarz i tam, jak jest mało ludzi, przy tym pomniku, co wygadała się, powiedziała, jak ją to bolało, opowiedziała swoją historię, powiedziała, w czym był problem, dlaczego. I na koniec, zapalając świeczkę, zostawiła z energią miłości, niech sobie tam żyje w tym innym świecie lepszym, bez urzędu skarbowego i tak dalej, już trochę na wesoło, bo zawsze miłość musi być wysłana z uśmiechem. Nie ma nic gorszych, krowę i co? I nic z tego nie ma. No to ma być radość. Radość uwolnienia się ze starego, uśmiech z powitania nowego. Tak? Znowu o czym bardzo często też i Colin pisał i wielu innych, zresztą ją też w swoich opracowaniach dużo na to zwraca uwagę, że kat potrafi na koniec przywalić. Potrafi podejść jeszcze raz, spróbować nas zahaczyć. Nawet kiedy jesteśmy po wybaczeniu, tam w nim się trochę zakotuje. My uczymy takiego bardzo fajnego stwierdzenia czy sloganu, który wybija kata całkiem z głowy. Jeżeli kat zaczyna nas atakować, to my ze spokojem, rozśmiane usta, buzia uśmiechnięta i zawsze mówi, kochany, ty masz problem, bo ja już go nie mam. Idź go załatw, wtedy przyjdź, ja zadzwoń nawet, wstawię wodę, wypijemy kawę i zjemy sobie sernik agarowy, tak? Który ja osobiście bardzo lubię. Tak? Czyli co? Można rozwiązać. I w tym momencie, jeżeli ja do kata w taki sposób powiem, to albo zrozumie, że już jest po temacie, albo zrobi w tym zwrot i ze złością poleci. A co mnie to obchodzi, gdzie on poleci? Ja jestem zdrowa, ja jestem zdrowy. Ja już nie mam z tym problemu. I z tą osobą, i z tą sytuacją. I dopiero takie spojrzenie na sprawę utwierdza mnie w przekonaniu, że wybaczyłem, że wybaczyłam, że temat jest dla mnie zamknięty. A co kat będzie robił, to już jest jego problem i niech idzie on do spowiedzi. Ja już nie muszę. No i właśnie tego typu, słuchajcie, sugestie, właśnie podpowiedzi, jak rozwiązywać i zachowywać się w konkretnych sytuacjach, uważam, są bardzo cenne. Mnie się przypomina jeszcze taka jedna też historia, którą mi kiedyś opowiadałeś, właśnie w stosunku do kata, jak można jeszcze inny sposób zastosować. To kat, który gdzieś tam spotykamy się z nim i ponownie na nas krzyczy, pytamy go, poczekaj, ale o co ci chodzi, powiedz mi jeszcze raz, prawda? I on znowu tam krzyczy się, irytuje i tak dalej, a ty kończysz to wszystko,
Poczekaj, bo chyba nie do końca zrozumiałem. Powiedz tak dokładnie, o co ci chodzi? No i tam już się zaczyna cały ten proces nerwowy u tego kata zachodzić i wtedy chyba też on zaczyna rozumieć, że my mamy to już, no mówiąc wprost, głęboko w tyle. Tak, no, prawdopodobnie za trzecim razem już jest reakcja fizyczna, tak? Czyli albo robi machanie rękami, wybuch jakiś w tył zwrot i wychodzi, tak? No żeby go dobić, to można za nim krzyczeć, ale powiesz mi kiedyś, o co chodzi? No to już w ogóle więcej nie przyjdzie, tak? Albo zrozumie i przyjdzie za jakiś czas z kwiatkami, wiesz, chyba miałeś rację. To nie był temat, że nawet go dotłumaczę. No i to jest bardzo piękne. Romuald, a teraz wróćmy jeszcze do samego tego radykalnego wybaczania, bo no, ja miałem okazję obserwować ten proces u grupy ostatniej, którą żeśmy pracowali i tam pojawiały się ogromne emocje. Emocje, które w trakcie ćwiczeń, różnego rodzaju zadań, które były tam realizowane, tych procesów, o których też już wspominałeś, związanych z radykalnym wybaczaniem, tam pojawiały się krzyki, tam pojawiały się płacze, tam pojawiały się czasem przekleństwa pod adresem katów i to głośno i stanowczo wypowiadane. To jest normalna reakcja, prawda? Oczywiście to jest opowiadanie, jak mnie to bolało. To, że ktoś krzyczy, wybuch, płacz, innych tam rodzajów emocji, to właśnie na tym polega, żeby przyznać się do tego, jaki ból mi zadał i jak mnie to bolało. Że bliska mnie osoba potrafiła mnie aż tak skrzywdzić, że mój ból musiał się wyrazić takim krzykiem, takim płaczem czy takim agresywnym zachowaniem. To jest naturalne, bo naprawdę my sobie nie zdajemy sprawy, jak krzywda potrafi w środku boleć. My wypieramy ten ból, gniew, nienawiść czasami zamieniamy, że tylko poczucie winy, że to niby moja wina, a mam w sobie tyle nienawiści, że mój mózg musi nam to schować do plecaka, zastosować mechanizm wyparcia, bo bym po prostu się udusiła w tym gniewie, żalu i pretensji. I to jest dopiero takie rozwiązanie sytuacji pokazuje. Mamy bardzo fajne też ćwiczenia. Tu widzimy bardzo piękną fotkę, gdzie kursanci za pomocą wahadełka, jedna osoba, drugi w takim szerszym ćwiczeniu, oczyszczamy sobie czakry z wszystkich krzyw, które zachowały się w poszczególnych czakrach. Wiemy też, ci co znają się troszeczkę na czakrach, że każda czakra jest związana z całkowicie inną emocją. Czyli w każdej czakrze są inne emocje, inne żale, inne gniewy o całkiem inne sytuacje życiowe. Tak? Wiadomo na przykład tak króciutko, że pierwsza to jest czakra podstawy, bezpieczeństwa, czyli osoby, które mają problemy z poczuciem bezpieczeństwa, lękają się, obniżone poczucie własnej wartości, będą mieli po prostu bóle na wysokości bioder szczególnie. Pamiętajmy, że osoby starsze bardzo często mają problemy z biodrami. I to nie z tego powodu, że wysłużyły się te nogi, ale najczęściej boją się, czy przeżyje tą emeryturę, czy pieniędzy starczy mu na lekarstwa, takie czy inne rzeczy. Tak? I poszczególne czakry też to przerabiają. Tu koleżanki bardzo ładnie pokazują podstawowe nasze najwspanialsze narzędzie, czyli tacka tekturowa z różyczką. Powiemy tam też na tych warsztatach, dlaczego różyczka. Jedna z najpiękniejszych obrazków na tym świecie. Zresztą róża jest w kilku świątyniach egipskich. Jak byłem z małżonką, też żeśmy chodzili po tych świątyniach i pokazywałem jej, o zobacz, tu jest róża, czyli symbol róży ochraniający jest już w starożytnym Egipcie. No podobno Atlantyda też już posługiwała się kształtem, symbolem róży. Ale o tej róży tam na warsztatach troszeczkę więcej powiem. No właśnie, słuchajcie, więc tak właśnie jak widzieliście na tych zdjęciach, które kilku fotkach, które wam żeśmy zaprezentowali, mniej więcej wyglądają te warsztaty, czyli pracujemy w większej, znaczy właściwie Romuald pracuje, bo to chyba bardziej precyzyjne określenie, więc Romuald pracuje w grupie nawet kilkudziesięcioosobowej, ale bardzo wiele ćwiczeń odbywa się w parach. I tak jak przed chwileczką widzieliście dziewczyny właśnie z tackami, czyli takimi
No, rzeczami, które zwyczajnie pomagają w tym, żeby przepracować jeden z elementów radykalnego wybaczania, to właśnie pracują w parach i dzięki temu to też pomaga otworzyć się ze swoimi problemami, powiedzieć o nich uczciwie, czasem wykrzyczeć je, czasem uwolnić emocje na poziomie takim, który no w innych może aż wywoływać różne reakcje, ale słuchajcie, takie są emocje, to są właśnie nagromadzone w nas emocje. Te warsztaty, których zdjęcia żeśmy pokazali, odbywały się w maju, a przed nami kolejne warsztaty radykalnego wybaczania, ale zanim jeszcze powiemy o nich szczegóły, ja chcę powiedzieć taką jedną rzecz. To, co powiedzieliśmy na samym początku, czy niemalże na samym początku, radykalne, znaczy wybaczanie nie jest dla wielu osób procesem prostym. Bo oczywiście znajdą się jednostki, które powiedzą, o słuchaj, wybaczam, rzeczywiście, poczują to od razu, fantastycznie. Ale radykalne wybaczanie, czyli warsztaty radykalnego wybaczania dają cały fantastyczny zestaw narzędzi do tego, jak sobie z tym radzić. Tak jak Romuald wspomniał, tych narzędzi jest 14, tak? Dobrze zapamiętałem, tak, dokładnie. I w trakcie takich dwudniowych warsztatów, bo one trwają dwa dni, poznajemy je wszystkie, bądź niemal wszystkie, no i wychodzimy z inną głową. Właśnie Romuald, z jakim nastawieniem wychodzą z takich warsztatów ludzie? Chciałem jeszcze dodać, tak a propos, bo tylko na takich warsztatach mamy sesję prenatalną. To, co mówiliśmy na początku, my zapominamy, jak wielkie znaczenie ma zachowanie naszej mamy w czasie ciąży, kiedy jest ze mną w brzuchu. Te wszystkie sprawy, które tam się działy w domu, co mamusia przeżywała, czasami źle znosiła tą ciążę, czasami były między rodzicami jakieś niesnaski. Dziecko to wszystko, jak to się mówi, przyjmuje do realizacji wręcz. I tylko poprzez sesję taką prenatalną możemy uwolnić się od tej energii z okresu od poczęcia do porodu. Także robimy też taką bardzo fajną sesję. Powiem szczerze, przejście takiego procesu wybaczania spowoduje, że my naprawdę poczujemy się lepsi. Poczujemy zdrowie w sobie, bo w tym momencie, jeżeli ja zakończę proces wybaczania swoim największym sprawcą w moim życiu, to naprawdę mój mózg zajmie się moim zdrowiem. Poprawią się nasze związki, bo też wybaczymy naszemu partnerowi, partnerce, w jakich tam jesteśmy różnych relacjach. Rodzina do nas inaczej zacznie się odnosić. Złagodnieją relacje. W pracy się pewne rzeczy pozmieniają. Albo podziękuję tej pracy, w końcu uznam, że w końcu ta praca to jest dla mnie tylko jedna wielka męczarnia, to jaki sens tam się. Wiele osób mówi, poprawiły mi się finanse, mimo że nie wybaczało sprawcom, że mi ukradł 20 zł. Tak? Nauka lepiej idzie, jeżeli są to młode osoby, przyjaźnie są ładniejsze, przyjemniejsze, czyli po prostu żyje mi się lepiej, bo uruchamia się najzwyklejsza energia miłości, najprostsza w swoim wydaniu. No i dlatego, słuchajcie, jak najbardziej warto uczestniczyć w czymś takim. Jest to, gwarantuję Wam, przeżycie niezapomniane. Ja sam miałem okazję uczestniczyć w nim po raz pierwszy właśnie w maju. Teraz będę uczestniczył po raz drugi, w dniach 2-3 września w Warszawie. No właśnie, Romuald, to już zostało tak na dobrą sprawę około tygodnia czasu i jak najbardziej można jeszcze na takie radykalne wybaczanie w Warszawie się zdecydować, prawda? Oczywiście, jeszcze tam parę miejsc mamy. Chciałem tylko jeszcze taką jedną bardzo fajną rzecz dodać, bo parę tygodni temu zadzwoniła do mnie dziewczyna, która była 2 razy na radykalnym wybaczaniu u mnie. I dopiero drugi raz była po 3 latach, bo pierwszy raz była w innej miejscowości. I podeszła do mnie, mówi, zadzwonię. Ja mówię, no dobrze, jak chcesz, no nie zadzwonię, bo to jest zbyt ciekawe. No i potem zadzwoniła do mnie i co się okazało. Dziewczyna przeżyła, no jak ktoś mówi, jedną z gorszych traum życiowych, po prostu była molestowana przez własnego ojca. Tragedia się stała, no rodzina się postawiła, tatuś wylądował w więzieniu i tak dalej, i tak dalej. Po 30 latach, a to się stało po 30 latach, ona mu wybaczyła właśnie na radykalnym wybaczeniu. Jeszcze popracowała trochę w domu, bo musiała popracować. To nie jest proces jednodniowy.
ale kiedy sama poczuła, że już może nawet się z nim spotkać twarzą w twarz i prawdopodobnie by powiedziała mu dzień dobry, to za dwa dni ekstatuś zadzwonił. Przeprosił ze łzami w oczach i tak dalej, i tak dalej. Poprosił, czy byłaby łaskawa poświęcić jej mówić, bo chciałby ją zobaczyć. On zrozumiał swoje grzechy, błędy. A ona mówi sama z uśmiechem na ustach. Oczywiście, bardzo chętnie się z tobą spotkam. Na dzisiaj są najwspanialszą parą przyjaciół, bo on jest jej najlepszym doradcą, najlepszym przyjacielem, a ona ma w nim poparcie. Zobaczcie, jak energia może się zmienić. Bo zrozumiała, że z jakiegoś powodu nie wiemy, nie jesteśmy w stanie dzisiaj odpowiedzieć, co nasza dusza wymyśliła, dlaczego, co, jak, pewne zdarzenia się stały, co miało stąd być. My tylko uznajmy, że coś się stało, zaakceptujmy tę sytuację z miłością, wybaczyć, I love you, dziękuję. I potem z uśmiechem w drzwiach, kochanie, ty masz problem, bo ja go nie mam. Idź go rozwiąż i wtedy zapraszam na serniczy gagał. Ja też uwierzę w tę historię, nawet po ostatnim radykalnym wybaczeniu, właściwie jeszcze przed jego mały pomoc, przepraszam bardzo. Mam nadzieję, że zaraz zniknie. O, chyba już, okej, okay, dobra. Więc przed rozpoczęciem ostatniego radykalnego wybaczenia miałem okazję rozmawiać z jedną z uczestniczek, która raczej dosyć sceptycznie podchodziła do tego, a co mi to da, no tak, rzeczywiście miałam konflikt z ojcem, ale to już chyba dawno rozwiązane. Ja mówię, no dobra, słuchaj, poczekamy, pogadamy po warsztatach. I słuchajcie, w niedzielę o 15, bo mniej więcej właśnie w niedzielę o 15 kończą się te warsztaty. Ona podchodzi do mnie i mówi, Piotr, wiesz co, no kurczę, dzisiaj czuję się zupełnie inaczej niż w sobotę rano. Ja mam w sobie jakąś większą energię, czuję jakby się rzeczywiście moje życie miało od tej pory inaczej potoczyć. No, widziałem to w jej oczach, że po prostu ona mówiła zupełnie szczerze, bo to się wyczuwa po prostu już od razu w tej rozmowie, ale był to taki też fantastyczny przykład, że nawet jeżeli jesteśmy do tego trochę sceptycznie nastawieni, to się okazuje, że to działa. No, to działa, to tylko trzeba po prostu solidnie, ale to naprawdę solidnie przepracować, no i zobaczyć na własnej skórze. To chyba najlepsze rozwiązanie. Ja takie na koniec bardzo wspaniałe motto, tam kiedyś puszczałem parę razy, ale ono odpowiada naprawdę na wszystkie nasze bolączki. Po radykalnym wybaczeniu, ja to tak nie chcę, żebym błędu nie popełnił, takie fajne cztery zdanka. Pracuj, jakbyś nie potrzebował pieniędzy. Drugie. Kochaj, jakby nikt cię nigdy nie zranił. Tańcz, jakby nikt na ciebie nie patrzył. Śpiewaj, jakby nikt ciebie nie słuchał. A tak naprawdę żyj, jakby to było niebo. No fantastycznie, prawda? No i chyba każdy powinien sobie to mocno wziąć do serca. Słuchajcie, zbliża się koniec, natomiast tak, ja jeszcze przede wszystkim chciałbym Was zaprosić serdecznie na wspomniane już warsztaty radykalnego wybaczania. Dla przypomnienia, 2-3 września w Warszawie, ulica Ogrodowa 58. Natomiast oczywiście można się na te warsztaty zapisywać online. I dzisiaj dla wszystkich uczestników webinaru mamy taką niespodziankę, ponieważ normalnie koszt udziału w takich dwudniowych warsztatach wynosi 397 zł, to tylko dla tych osób, które nas dzisiaj słuchają, które zapisały się na dzisiejszy webinar, przez pół godziny do godziny 21.30 bardzo fajna okazja, zniżka 100 zł, czyli udział w takich dwudniowych warsztatach wynosi nie 397, a tylko 297 zł. Warunek jest jeden, zdecydować się do 21.30, wchodząc na stronę, której adres widzicie. Akademia Totalna Biologia, tu brakuje, przepraszam, kropki, dlatego za chwilę na forum udzielę jeszcze raz, wrzucę Wam właściwy link, więc akademiatotalnabiologia.pl/promocja. Jeżeli pozwolicie mi chwilkę, to już Wam w takim razie ten adres podam, a także za chwileczkę pozwolę sobie go wysłać jeszcze e-mailowo do Was. Jeżeli ktoś byłby zainteresowany, to przypominam, zaledwie 297 zł za dwa dni na to, żeby zmienić swoje życie. Myślę, że jest to bardzo fajna i ciekawa propozycja, dlatego nie wahajcie się, bo
Ja już raz coś takiego przeżyłem. Niestety, będąc poniekąd organizatorem tego wydarzenia, to nie uczestniczyłem tego tak naprawdę w 100%. Tym razem zamierzam się zupełnie oddać temu podczas drugiego spotkania, 2-3 września, do czego oczywiście Was też serdecznie zachęcam. Romualdzie, no myślę, że tak, że powoli gdzieś będziemy kończyć. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, no to oczywiście bardzo proszę szybko nam tutaj na czacie możecie zapodać. Romuald, a ty tak jeszcze z ciekawości powiedz nam, twoja przygoda z radykalnym wybaczeniem, ile trwa już lat, ilu klientów, brzydko mówiąc, przewinęło się już przez twoje ręce w wybaczaniu? No, radykalnym wybaczaniem zajmuję się prawie 20 lat. Jestem jednym z pierwszych trenerów Colina Tippinga. Tą wiedzę moją rozszerzałem, nawet na początkowym etapie razem prowadziłem warsztaty kilkakrotnie z Jeleną Polkowską Rutenberg, naszą największą przyjaciółką od wybaczania, która sprowadziła właśnie to radykalne wybaczenie według metody Colina Tippinga do Polski. Także no, przyznam się szczerze, no chyba na setki mogę liczyć adeptów, którzy ukończyli te kursy i naprawdę na okrągło dostaję od ludzi krótkie maile, czy tam nawet teraz jest moda na Facebooku, gdzie dziękują mi, że radykalne pomogło, że dzięki radykalnemu odżyłam, dzięki radykalnemu stać mnie było na zmianę życia, zmianę pracy, zmianę związków, nawet ludzie rozchodzili się, spotykali nareszcie przyjazną duszę. Nikt nie powiedział, że ja mam całe życie się męczyć z jedną osobą i być cały czas ofiarą. Tak? Także naprawdę praktyka pokazuje, że bez wybaczania naprawdę nie ma życia. Cokolwiek byśmy, jakiekolwiek metody się bawili, wszystkie metody psychoterapii, jakiekolwiek by nie były, mają te same cechy, co my nazywamy radykalnym wybaczaniem. Radykalne dlatego, że jest proste, łatwe i szybkie do zastosowania. Tu nie ma amerykańskich psychoterapii, gdzie miesiącami ludzie spotykają się, opowiadają, kręcą na okrągło, jak to my mówimy, mielo, mielo, mielo i w sumie się okazuje, że w jakim stanie emocjonalnym był, w takim jest, tak? A u nas się okazuje, że można po słowiańsku radykalnie przyznać się, co się stało, zamknąć temat z miłością i żyć, tak? My mamy się nauczyć, że uśmiechać się, bo przecież musimy zrozumieć też, że nie jesteśmy właścicielami wszystkich problemów na świecie. Ja jestem właścicielem moich problemów i ja mam tylko swoje rozwiązywać. Odwróćcie się od wszystkich problemów innych, które nie dotyczą mnie. Ja nie mówię, że nie żyć tym, co się dzieje na zewnątrz, bo w tej chwili co się dzieje, to lepiej nie skomentuję. Tak? Ale też muszę się nauczyć, żeby nie myśleć za dużo. Ja się zająć tym, co jest mnie sprawia przyjemność i moim bliskim. Tak? Jak jestem rodzicem, mam zadbać o dzieci, uczyć dzieci miłości, a nie jak tu komu poderwać 20 zł, tak? I też się nauczyć jedną rzecz, że czas, co by nie było, to dajmy sobie czas na uzdrowienie. Jeżeli ja dam sobie czas, pozwolę sobie na to wszystko i zrobię to radykalnie, tak żeby to odczuć i nauczyć, bo to też jest umiejętność wysłania energii miłości, co będziemy się też na tych warsztatach uczyć, tak? Więc właśnie, kochani, tu odpowiadając już od razu na Wasze pytania, no w najbliższym czasie my akurat nie będziemy organizować, powiedzmy we wrześniu czy w październiku, przynajmniej nie mamy takich planów, żeby gdzieś tam organizować jeszcze inne warsztaty, więc jest to jedyna okazja, aby udać się teraz, zwłaszcza, że lokalizacja tego jest bardzo fajna, bo jest w centrum, jest blisko dostępny cenowo też hotel, więc można się tam przespać i można te 2 dni razem z nami spędzić, a myślę, że nie tylko z nami, ale także posłuchać historii innych ludzi, bo będzie ich na pewno sporo i warto czasem zobaczyć, że inni też mają swoje problemy i że z nich wychodzą. To jest po prostu bardzo, bardzo budujące. Tu jeszcze takie pytanie, czy proces radykalnego wybaczania trzeba zacząć od siebie, czy po prostu trzeba tylko i wyłącznie spoglądać na tego kata, czy wybaczamy też sobie? To znaczy się, metodologia nasza polega na tym, że zaczynamy najpierw wszystkim tym, którzy najbardziej nam w życiu podpadli, którzy nas skrzywdzili, a na końcu wybaczamy sobie to wszystko, co się stało. Ale jak to się mówi, ja już mam podwórko posprzątane. Dopiero mogę sobie wybaczyć, bo jeżeli byśmy zaczęli wybaczanie od siebie,
to kat nie został uwolniony i on będzie nam znowu co przeszkadzał. Co chwilę będzie nam się przypominał. Powyganiać wszystkie złe energie, powyważyć wszystkim, komu trzeba, na koniec wybaczyć sobie, że tak się dało manipulować w ten swój pseudo, nazwijmy, zawadiacki życiorys, a teraz żyje z miłością, radością i szczęściem. I stać każdego z nas na to, bo naprawdę bycie w miłości wcale nie jest trudne. Ale najważniejsze, trzeba najpierw posprzątać. Nigdy żadna farba nie będzie się trzymać, kiedy ściana czy podłoga nie jest posprzątana. Jak posprzątam, dobrze po zamianach powycieram, piękną farbę, obejdę nawet byle jaką położę, ale też będzie piękna, bo energia miłości nie ma cech większa, mniejsza. Bo się albo kocha, albo się nie kocha. Dokładnie, metoda zero-jedynkowa i tego się trzymajmy. Słuchajcie, na wasze skrzynki mailowe przesłałem, bo tutaj niektórzy mówią, że nie działa im strona, więc przesłałem wam w tym przy jakieś parę chwil temu link jeszcze do właśnie informacji na temat tego radykalnego wybaczenia 2-3 września. Jak macie oczywiście też jakieś pytania, możecie kierować je do mnie na maila na adres info@polakuleczsiesam.pl. Ja już dzisiaj podziękuję Romualdowi za spotkanie i za wszystkie wyjaśnienia. Myślę, że po raz kolejny była to dla nas wszystkich fajna lekcja i porcja wiedzy. Także Romualdzie, bardzo Ci dziękuję oczywiście. Dziękuję serdecznie. No i żyjmy wszyscy, jakby tu było niebo w tej Polsce naszej, nie tylko. Żyjmy we własnym świecie w zgodzie z własnym sumieniem i przede wszystkim wybaczajmy, bo jak sami słyszeliście, to jest podstawa. Czyli podsumowując dzisiejszy webinar. Wybaczyć? Tak, to iść w kierunku zdrowia, to zdrowieć, więc tego wszystkiego Wam bardzo serdecznie życzę. Zapraszam Was także na cykl 12-15 października, o czym wspominałem na początku dzisiejszego spotkania, czyli na trzecią edycję Rewolucji Zdrowia. W jutrzejszym podsumowaniu dzisiejszego webinaru podeślę Wam także link, zobaczycie sobie, kto tam występował i kiedy możecie także uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo przypominam, jest ono bezpłatne, więc warto brać udział, powiedzcie także o tym swoim bliskim, swoim znajomym, niech wiedza dotycząca medycyny naturalnej i tego, jak skutecznie możemy się wspierać i leczyć, niech będzie jak najszersza, niech się szerzy wśród nas i naszych bliskich. No cóż, ja Wam dzisiaj już serdecznie dziękuję za przemiłe spotkanie, było mi bardzo, bardzo miło pod koniec wakacji gościć tutaj Was. Zobaczymy się prawdopodobnie jeszcze we wrześniu na jednym pojedynczym webinarze, a później, jak już wspomniałem, październik to cały cykl takich spotkań. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie śmiało, a dzisiaj to już pozdrawiam wszystkich serdecznie. Dobrej nocy, trzymajcie się, do zobaczenia, wybaczajcie i do zobaczenia także wkrótce na Radykalnym. Hej, pozdrawiam, cześć.